Kolejne pytanie, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolę sobie zacząć od cytatu. Od przedstawienia, umówmy się. Mhm. Adam Grabski, Stowarzyszenie Republikanie. Super. Boję się, że pewnego dnia na krakowskiej ulicy zatrzyma mnie szariat polis, że później wysadzą się w tramwaju albo na piłkarskim stadionie. Boję się skrajnego i ekstremalnego islamu jako fundamentalistycznej całości, która nienawidzi mnie i mojej kultury, a jednocześnie z wielkim szacunkiem patrzę na Tatarów czy na tych muzułman, którzy chcą tu pracować i żyć. Przyjechali tu, gdyż właśnie uciekali przed codziennością w imię walki z niewiernymi. Na tych, którzy szanują prawa, które zostali w Europie i nie uzurpują sobie praw do ich zmienienia. I czy tego chcecie, czy nie, mają rację ci konserwatyści, którzy piszą, że prawa, a zatem i nasza kultura, w której żyjecie, tworzycie i bawicie się u swoich podstaw, ma ideały antyku, ale i etyki chrześcijańskiej. Chciałem się zapytać naszego gościa, czy zgodzi się z tym, co jest tu napisane. Wie pan co? Nie, bo musiał to przeczytać spokojnie, bo tam dużo wątków było. Czyli nie uważa pan, że kultura europejska wywodzi się z tradycji chrześcijańskich? Znaczy myślę, że kultura europejska wywodzi się również z tradycji chrześcijańskich. I chcę panu powiedzieć, że to jest cytat z pana kolegi, od z pana kolegi partyjnego, tak, od kolegi Darka, zwanego też pieszczotliwie Rurkowcem. I uważam, że tacy ludzie... Ale to nie, ja nie wiem, o kim pan mówi, przepraszam. Dobrze, ale to... I to jest właśnie, problem dzisiejszego SLD. To, że pan reprezentujący, że tak powiem, starych działaczy SLD, tych, którzy przez tyle lat marnowali potencjał polskiej lewicy, takich jak Lesiu Miller, takich jak pan Kwaśniewski. Ale panowie, dobrze, to zróbmy nie tak. Jesteście nie jesteście w stanie puścić takich młodych ludzi do władzy. Moje pytanie jest bardzo krótkie. Dlaczego SLD cały czas używa zgranych kart? Ale to może zapytajmy młodego, panie przewodniczący. Dobrze, to pan odpowie oczywiście. Wie pan co, nie znam pana, ale jakby pan miał na imię Leszek, nigdy do pana bym nie powiedział Lesiu Miller. Bo to nie fajne jest. To znaczy myślę, że te programy również powinny uczyć pewnych zasad. Natomiast a propos młodości, że nie dopuszczamy młodości, no przecież pół godziny żeście mnie opieprzali za to, że wpuszczamy Magdalenę Ogórek. O co chodzi w ogóle? Już wytłumaczę. O co chodzi? Nie chodzi o panią Magdalenę Ogórek, tylko o towarzyszących jej ludzi. Robicie wszystko, żeby na pokaz dać panią Ogórek. Tymczasem z drugiego stołeczka cały czas wy tam te swoje czerwone łapki robicie swoje i udajecie, że wpuszczacie nowe twarze. Proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć, że są ludzie w Polsce, którzy nie rozróżniają kolorów. To są czerwone łapki. Wow. Dobrze, ale wywołany do odpowiedzi młody człowiek wywołany. Ale proszę pana, wie pan co, marnie pan trafił. Bo wie pan, dlaczego marnie pan trafił? Jestem chyba jednym z niewielu polityków w Polsce, którzy mówią, tak, byłem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bo wie pan, to mi się zdarzyło. Podejmowałem decyzje świadomie. Nie byłem żadnym działaczem, bo byłem gówniarzem wtedy. Studiowałem. W związku z tym mówię o wieku oczywiście, a nie o studentach. Więc wie pan, ja uważam, że nikt od swoich korzeni nie ucieknie. Co więcej, jak ucieka, to jest gnojem. Mam taką przeszłość. Jedne elementy w tej przeszłości mnie fascynują, drugie mniej mnie fascynują. Ale to jest moja przeszłość. Niech pan tworzy, niech pan tworzy, co panu rekomenduje, swoją przyszłość. Niech pan doprowadzi do tego, żeby pan kiedyś siedział na tym krześle. Przepraszam, a ja będę, tak jak profesor Widacki, zadawał panu pytania. Panie przewodniczący, autor bym się chciał odnieść tych słów. Po pierwsze, zapisując się do SLD... Tak nawiasem, to skomplikowane było. To trzeba przeczytać, a nie słuchać może. No właśnie, no właśnie. Znaczy, ja tak, zapisując się do SLD, już tam był pan Czarzasty, był już pan tam Miller, wiedziałem, jakie partie zapisuje i między innymi dlatego, że byli tam właśnie tacy ludzie, a nie inni. Ja to podjąłem jako świadomą decyzję. A druga rzecz, tekst tego artykułu nazywał się bądźmy racjonalistami, a nie doktrynerami. A to, co przed chwileczką zrobiłeś, to wyciągłeś fragment, żeby zaatakować mojego partyjnego kolegę, pana przewodniczącego, a nie zrozumiałeś tego, bo zostałeś doktrynerem, mówiąc o bandytach z PZPR-u i czerwonych rączkach. Więc przeczytaj to jeszcze raz i zrozum, bo czytanie ze zrozumieniem może uratować naszą cywilizację. Dobry jest! Dobry jest! Brawo! A tymczasem dla